w górę serca. Chłopaki. Away from Memphis, for sure. Jeszcze udany debiut, nie? Wczorajszy dzień nie do końca się nam udał, ale ja wierzę, że w kolejnym meczu pokażemy się z jak najlepszej strony i zmarzemy plamę. Powiem szczerze, jestem dumny, że dzisiaj mogę tu po raz kolejny być z wami w swojej urodziny, bo to znaczy, że mimo lat dalej dzisiaj jestem na tym poziomie i to jest dla mnie największa duma, że mogę być wśród takich pokaże, jakim wy jesteście i zrobię wszystko, żeby przynajmniej do końca roku tu z wami być, a później zobaczymy. Bardzo wynik może nie udany, ale jakie koszulki udało się tutaj zebrać z meczu, Józio? Opowiedz historię tej koszulki. Czekaj, dam ci do ręki, pokażę, zaprezentujesz. Pokaż co. No co ja mam powiedzieć, to bardziej tutaj muszę podziękować mojemu przyjacielowi tutaj. Chowa się, ale no super gest, bo tak jak Tymek wie i też wcześniej powiedziałem Tymkowi albo Robertowi w sumie, że Robertowi Gumnemu, że bardzo by mi zależało na takiej koszulce od Edena Hazarda, no bo to mój idol, no i w sumie Tymka też, i powiedziałem mu, że bardzo by mi zależało, no i on powiedział, że spróbuje mi załatwić. No i tak się złożyło, że po meczu podszedł do Edena i udało mu się to załatwić, no ale na pewno nie było to łatwe. Tym, jak możesz coś tutaj powiedzieć, nie wiem. No, załatwienie łatwe, o gorzej jak musiałem. Gorzej było oddać, ale właśnie padły takie słowa, bo jeszcze jak tobie mówiłem, że tak chodziłem i ciekawe, czy Tymek tam udało mu się to dostać i powiedział, że tak patrzy na mnie, taki smutny. Ja mówię, kurde, że chyba nie ma tej koszulki. On mówi, że mam tą koszulkę, ale gdybyś to nie był ty, to bym ci jej na pewno nie dał. Więc, nie, no, więc na pewnie, pewno no. Super, super gest. Z bólem serca mi oddał, ale to ja bardzo doceniam, naprawdę. Też bardzo doceniam. Zwracając na to uwagę, że moja kolekcja koszulek jest pokaźna bardzo, nie? Ja dużo koszulek zbieram, na pewno więcej niż on. Oh my god, oh my god. Dzień dobry. Dzień dobry. Great. Great to see you. Hey, hey, cześć. Still going strong, eh? Thank you, boss. Good morning, boss. Andrzej, goalkeeper coach. Yes, I know, I know. You're okay? You're okay. Everything okay? Okay. I'm only here to say hello to some of you guys. I will call Robert. Do kiego jesteś od początku? Po Euro, w tym w Austrii, w Szwajcarii przyszedłem. A, dopiero? Okej. Okay. Byłem przez eliminację. Zakochałem się w nim. On mnie też lubił. Tak i jak go zwolnili, zaproponował mi, żebym tu w Feyenoordzie był lekarzem. I bo on tu dyrektorem wtedy był sportowym. I tu w Feyenoordzie, nie? To był listopad. Powiedziałem żonie, a żona mówi, no dobra, czekaj, poukładamy sprawy, no to poproś, żeby od czerwca, od nowego sezonu. No i tak ustaliliśmy, a jego w kwietniu zwolnili. Dobry Roberto, grande! Oh, good? Ah, very good, thank you. Are you fine? Yeah. Are you? Cześć. 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 Czekaj, zaś pobliżę na kamerę. Wait, yeah. Pass. Nie mówię po polsku. Troszkę. Heavy. Good to see you, my friend. Good to see you too. Thank you very much. Thank you. I saw you last week on TV with Roland Garros. Ah, that, yeah. kissing the girl. I said, well, he didn't change. He didn't change at all. Yeah. Yeah. Very, very nice. Very new experience, you know. Very I don't have so many time to watch the different sports. That was very nice. You've been talking about your first match, the assist from Kawał historii, co? Trochę lat. No. Trochę minęło oczy. Nie, lewy to no, też młody. No, jak debutował, to wtedy
asysty dałem. No raczej na słupek strzeliłem, wtedy on dobił. San Marino to było. A, no to dobił tego. Tak. Wtedy już byłem starszym piłkarzem, może powiedzieć, oni młodsi. Ale no dobrze, dobrze też cię widzieć, bo tak. Trochę historii polskiej piłki też. No, no myślę, że to fajnie. No i oni teraz robią historię, ja już zrobiłem swoje. I no, miło tak być, jeszcze tak popatrzeć na reprezentantów. Grał. Z dwóch Polaków grał tu. Pucharowa zdobył? Węgla. Rząsa zdobył na pewno. Rząsik, no? Jeszcze Jurek Dudek grał. Ale widzę ogólnie karierę dobrą w Rożu, nie? Borussia. Borussia. W kadrze przecież, nie? W kadrze jeszcze Lublan. 20? Udajemy? Ile mu dajesz? 30. Ty dobrze mówiłem. Udajemy 20 bramek, no. A 19. Tak? 47. 40 ile? 47 w kadrze. No. Feyenoord, Borussia. To na tyle, ile grał, to dużo strzelił, nie? Ale... Ale do mikrofonu wiesz, pójdzie, ale wiesz? Mało, nie? Co? Mało. Meczów? Wiesz, teraz masz więcej meczów, nie? Stosunkowo w każdym. Kiedyś. Teraz masz na jednym zgrupowaniu 4 mecze. Się z Piotrkiem Zielińskim patrzyliśmy statystyki. Całkiem niezły, tam 47 meczów, 19 bramek. No. Całkiem. No. I jeszcze fajne bramki. No właśnie, i ważne. Fajne, ważne, tak. Nie, to był dobry czas. Jeżeli stwierdził, że mało meczów, ale wtedy też inne czasy, bo trochę tych meczów było mniej. No. Mieszkasz aktualnie tutaj, w Holandii, czy...? W Holandii, tak. W Holandii mieszkam, ale na szczęście też jestem w Polsce. Tak, stąd wizyta tutaj, tak? Rozumiem. Tak. No i też tutaj grałem, tak, no, w Feyenoordzie. Ale nie, właśnie tak, no, byłem blisko, jestem blisko i fajnie, że się mogę spotkać z chłopakami. No. No, ale tu chłopaki mówią, co grali. To najlepsza atmosfera, nie? W Holandii? No, na stadionie. Jeszcze 5 minut! Wracamy do niezbyt przyjemnych chwil, które miały miejsce już 2 dni temu, ale musimy się rozliczyć z przeszłością, zastanowić się, co możemy zrobić lepiej i poszukać wniosków, bo to, że przegraliśmy, to wszyscy o tym doskonale wiemy. To, że przegraliśmy wysoko, też wiemy, jak do tego doszło. Jak do tego doszło, nie wiem, musimy sobie zadać pytanie i odpowiedzieć, dlaczego tak wysoko przegraliśmy. Przede wszystkim, gdybym miał ja podsumować ten mecz tak ogólnie z mojej perspektywy, to uważam, że do momentu, kiedy byliśmy konsekwentni, do momentu, kiedy byliśmy mocno zaangażowani fizycznie i psychicznie w ten mecz, no to ten mecz był taki, że były momenty, kiedy oni mieli swoje jakieś okazje, ale my też odpowiadaliśmy tymi okazjami. I później każda kolejna bramka odbierała nam jak gdyby ten, czasami jest tak, że mówi się, że wynik trzyma przy życiu. No i ten wynik trzymał nas do 60 minuty przy życiu, a życie nam odebrało praktycznie w 80 minucie, gdzie przez 10 minut straciliśmy 3 bramki. Takie rzeczy się zdarzają, ale chcielibyśmy, żeby już nam się takie więcej rzeczy nie zdarzyło. A do Mistrzostw Świata zostały 2 mecze w czerwcu, 2 mecze we wrześniu i jeden być może mecz w Chile tuż przed wyjazdem na Mistrzostwo Świata, czyli maksymalnie 5 meczów. Dzisiaj tak siedzieliśmy tutaj, są starszy, no liczyliśmy treningu, to wiecie, ile treningu zostało do Mistrzostwa Świata? 13. Nie za dużo, nie? Musimy się nauczyć grać przez te 13 treningu, prawda? Dobij to! Czekaj. What a lovely finish! Oh my god! Bo jak twoje ciało jest nastawione, że musi być akurat na biegu takim, ciężko. No tak. Będzie ciężko to wycyrklować tak wydaje. No ale to już. Najpierw rozluźnij górę, a później tylko w pomóc wjechać. I nie blokuj tej nogi. Tak. Nie blokuj. Chyba, że chcesz, żeby ja taka... właśnie, ja tą pierwszą chciałem taką, żeby nie za mocno i wtedy jest taki odmów, że nie potrzebuję. Ja jedynie ja trochę ją hamuję na samym końcu, żeby ona spadała ci. Ale okay. To robi, żeby spadała, bo jakbym chciał ją przenieść na drugi, no to wtedy muszę nogę wypuścić i to piłka trzeba. Ja nie wrzucam tak dużo, no też, tak, ale wiem, wejdę i dam radę wrzucić, bo tak. Jakby chodzi o celność. Chodzi o samo uderzenie. No. Nie ma. Co zrobił? Prawie. A, to prawa, tak? Tak.
Porwało, porwało. Ręka złamana. Dobre, z dropsa. Za skarpety normalnie. Daj się z tego wytalebą. Jak ze skrinia to było. Ojoj! Groszaldo! Zdjął. Nie, za blisko, ale za blisko. Nie, no tak strzelaj sobie stąd, ja jedę dalej. 100 polskich złotych. Not much for you, bro. 18 pounds. How much? 18 pounds. Coffee. Oh, I don't think I'm beating that. Zaczęło się lepsze. Dwie stówki do tej właśnie przyciąłem. No chyba, a nie. O? Nie, to ja dam w drugi, wiesz? W środek. Proszę, to do centrum. So you fuck. Oh! Ajajaj. No, aj, that was crossbar. Crossbar. Now, one more. It's a draw, right? Co? Final. Wygrali mistrzów? Feyenoord. Historii? No, jak widać. No, zobacz. 70, no. Zobacz, 1-0 przegrali. Bayern Monaco. 2-1. No zobacz, Celtic Feyenoord, 2-1. Finali Milan. I Milan. Ajax tutaj, Aston Villa. Historia. Ajax. Estudiantes. To już jest data naszego meczu. Ajax. Przygotowane. Tak? Tak. Naprawdę? No tak, prawda, zobacz. Jest, no. Wynik pisali, czy nie? O kurde. Szac. Aha. Wpiszmy. Ja co byś pisał, wiesz? Takie są ciekawe, wiesz? Weź markera, to przynajmniej to wynik. Dobra, jesteśmy jak Jugosławia, zobacz, Jugosławia też przegrała 6-1, no i dobry piłkarz. Jugosławia była dobra wtedy. No właśnie. No, z Argentyną też dostała chyba 6-1 na Mistrzostwach Świata. To nie wiem. Jak grałem raz... I Pinał też tutaj był, nie? Starowi. Jak grałem raz Ligę Europy z Euromą, no? Dwójkę dostałem Euro w łeb. W łeb mi dościli. To tutaj było. Skąd ta historia jest, pan? Monetą w głowę. Więcej informacji chcesz jakiś na temat? Ja patrzę tutaj na najszybszy byłem w lecie na treningu. Najszybszy? To Michalak tutaj? Był szybszy 27. Kto? Michalak. Ja trzeci, to zawsze. Jest ten Franek, no ale to nie liczę, bo to nie są. Pucha 17-8. Niko Zalewski był szybszy ode mnie, no to wingerzy, to nie liczę wingerów. No, także tego. Powiedz, Andrzej. Kto zna łacinę? Ty, Sidel? Na ślubie jeszcze, że się trochę nauczyłem. Chłopcy, cuk, cuk, korwa, to nie są moje słowa. Ja taki mądry nie jestem. W górę serca. Chłopaki, w górę serca. Ktoś to kiedyś wymyślił jeszcze za czasów cesarza i jeszcze pewno wcześniej na pana Jezusa. W górę serca. Chłopcy, jeden mecz nie może wam zabrać pewności siebie. Jeden mecz, który nam nie wyszedł, nie może wam zabrać pewności siebie. Tak samo jak mecz ze Szwecją nie może spowodować, że nagle poczuliśmy się mistrzami świata. Nic takiego nie było po Szwecji i nic takiego nie może być po Belgii. Takie rzeczy się zdarzają, to jest piłka, to jest sport, to jest bolesna lekcja, ale każdy z nas, jak tu siedzicie, są zawodnicy, którzy osiągnęli światowy poziom. Od czegoś zaczynali. Wczoraj miałem okazję rozmawiać z Leo Bersantele, już taki dziadziuś, 80 lat, ale jeszcze pamięta pewne rzeczy. I mówię taką historię o Lewym. 2008 rok powołał go na mecz i wszyscy mówią łącznie z tymi największymi naszymi autorytetami, że po co go powołuje, że on jeszcze za słaby, że go bułamy, że to nie jest poziom reprezentacyjny. Gdyby Leo posłuchał, pewno by nie powołał Lewego w tym momencie, ale on żył swoim rozumem. Ważne jest to, co my w środku myślimy, to co my chcemy zrobić i jak chcemy zrobić. My razem przegrywamy, razem wygrywamy, ale każdy mecz ma swoją historię. Ta historia się nie ułożyła po naszemu, wiemy dlaczego, popełniliśmy dużo prostych błędów, ale dziś jest nowy mecz, nowa historia. To już jest historia, tego nie zmienimy, chłopaki. Tego nie zmienimy. Jak wspomnicie swoje dzieciństwo, to myślę, że każdy z was, każdy z nas, jak tu siedzimy, marzył o to, żeby kiedyś być w reprezentacji, grać przede wszystkim. Jedynie straciło talentu i nie mnie. Tutaj na większości, mówię o tych czarnych dresach, nie straciło tego talentu, ale wam tego talentu straciło. Wy nie wjechaliście windą. Do sukcesu nie ma windy, panowie. Do sukcesu trzeba wejść po schodach.
I wreszcie się tutaj poskładać. Mnóstwo pracy od samego początku, jak sobie przypomnicie, odkąd zaczynaliście, ile trenerów mieliście, kto was czego nauczył, kto wam przeszkadzał, kto mówił, że nie będziecie grali w piłkę, ktoś inny mówi, że będziecie grali w piłkę, ktoś o was coś złego powiedział i tak dalej. To się wszystko składa na ten moment, że dzisiaj jesteście w tym miejscu i cała Polska na was patrzy, okej? Okay? To was nie może usztywniać, to jest mobilitacja dla was, powinniście być z tego dumni wy, wasze rodziny, my wszyscy. Gratulacje. Ciężko wywalczony punkt. Na pewno na koniec będzie miał istotne znaczenie. Walia też wyrównała prawie w końcówce w 86. Nie ma to znaczenia. Wszystko w naszych rękach. Fajnie, że po tym 6-1 zagraliście dobry mecz. Mądrze przede wszystkim. Oczywiście były takie momenty, gdzie popełniło się kilka prostych błędów. Oni z tego skorzystali. Prowadziliśmy 2-0.
za szybko ta bramka na 2-1, ale to łatwo tak powiedzieć z boku. Jak się gra na boisku, to pewnych rzeczy się nie da przewidzieć, nie da się wybronić. Szkoda bardzo, na końcu szczęście nam dopisało. Nie wiem, jak ten karny wyglądał, czy była ta ręka, czy nie było, bo jak sprawdza 5 minut, to znaczy, że ma wątpliwości. Mógł uznać tą rękę, mógł nie uznać. Szczęście było po naszej stronie. Trzymajmy to szczęście, chłopcy. Potrzebujemy tego szczęścia, potrzebujemy waszej czystej głowy, żebyście znowu oczyścili sobie te głowy z tego wyjazdu tutaj do Beneluxu. Koncentrujemy się na tym meczu w Warszawie. Musimy wygrać z Belgią, chłopaki. Po trupach musimy wygrać z Belgią. Jak wygramy z Belgią, mamy utrzymanie w tej grupie i możemy sobie te dwa ostatnie mecze piętami grać. Dobra? To tyle. Dziękuję. Chciał wcinkę może? A ja już czekałem na niego w środku, wiesz? Dlatego zmienił może i chcę. Czekałem, przyrzekam ci, ja myślałem, że to był środek i ja mówię, czekam na niego, nie? Bo on tam patrzył, ale co później wyciągnąłem? W środek. Ja tak poszłem, wiesz, poszłem w prawo, ale ja tak, nogi zostały, to mówię, no jakby dźwignął, to bym dostał, nie? Wiesz, jakby po ziemi dał. To no, bo te bomby sadzi. Wcinkę albo bombę, no. Tylko wiesz, te bomby, jak tak próbujesz, to na który... No. Tak on strzelił w Barcelonie, w 90 no, którejś minucie, taką bombę, że... Detale, lewy. Ty byś tam strzelił już, no. Barcelona już tam... Jest, on, dwóreczka... Ale potem z głowy... na plecach. Potem z głowy jak złapałeś to się. To jego, nie? I po tym od razu cały stadion. Łukasz, tu rób stopę. Z tobą, Kiwi. Tam podobiecie. Gratulacje w ogóle, że nie było okazji. Dziękuję. Dobrze. Wszystko dobrze? Myślę, że udany debiut, nie? Czyli nerwów nie było specjalnie? Nie, właśnie jakoś na spokojnie. Myślałem, że będą gorsze, ale fajnie wyszło, no. Cieszę się. No, no pewnie to było naprawdę, ta lewa noga też robi robotę dla nas. Mamy to no, za dużo nie było rozgrywania takiego, no bo było widać, że zamykają akurat moją stronę, zamykają mi granie do bramkara z powrotnej znanej strony, więc takie ciężkie było w rozegraniu dla mnie znowu, bo miałem jakby, no, zawsze miałem tę opcję drugiego podania, więc no chociaż tyle, no wiem, że jakoś za bardzo nie było co do grania, ale w obronie mi się wydaje, że jakoś stabilnie zagrałem, więc wydaje mi się, że udany debiut, no. Rozmawiałem z Robertem o tym meczu i był pod wrażeniem, jak zagrałeś, że naprawdę jesteś ciekawą opcją na przyszłość. I też rozmawiał z tobą w szachu. Tak, tak, rozmawiał. Starał się doradzić. Fajnie, że Robert poszedł do mnie, porozmawiał troszkę na spokojnie ze mną, powiedział kilka uwag i dodał od siebie, więc naprawdę pozytywna rozmowa. Cieszę się, że poszedł i takie rzeczy mi powiedział. Życzenie. Dzięki panowie za to, że kolejny rok jestem z wami w tym miejscu i jestem z wami urodziny. No i dziękuję panowie dzisiaj za ten punkt mega ważny i jedziemy dalej. Brawo!